Siemanko, ja jestem XJJoke i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Horizon Forbidden West. Poprzednio udało mi się odzyskać kopię Gai, ale samo jej odzyskanie byłoby zdecydowanie zbyt łatwe. Oczywiście sprawy musiały się bardzo mocno skomplikować. Nie dość, że okazało się, że były dwie kopie Gai. Z jednej strony dobrze, ale z drugiej strony chyba wpadły w ręce kogoś bardzo, bardzo mi nieprzychylnego. Mowa tutaj o grupie trzech osób, które mają na sobie tak zaawansowaną technologię, jakby byli żywcem wyjęci z czasów tuż przed pierwszym zniszczeniem Ziemi, ponieważ w ogóle strzały czy włócznia Aloy nic nie robiło na nich żadnego wrażenia, a nawet widać było na nich taką energetyczną poświatę, która po prostu niwelowała wszelkie ataki. No, jest to naprawdę grupa bardzo interesujących osób i przede wszystkim Silence mówił, że oni nic nie zrobią, a jednak jak zobaczyli, że tutaj Aloy jest klonem sobek, od razu chcieli ją zlikwidować i to przy pomocy maszyn, które nazwali widmami, a te wyglądają na naprawdę niesamowicie niebezpieczne. Po ucieczce trafiłem do tej wioski, jak oni się zwali, wioska Utaru, właśnie, do której wcześniej nie miałem dostępu, która czci maszyny jako boginię. Więc to jest Re. Łagodna. Może tak została zaprogramowana? Jest to pługoruk, który normalnie nie atakował w ogóle ludzi, ale wręcz pomagał w zbieraniu plonów. Teraz muszę udać się ponownie do Pieśni Ziemi, ale zanim to zrobię, zobaczę, jakie zadanie poboczne mają mi do zaoferowania tutaj mieszkańcy oraz przy pomocy zapalnika udam się do miejsc, do których wcześniej nie mogłem, które były mi blokowane przez ognioskrę. A więc zapraszam do oglądania. Jakie sekrety czekają na mnie tym razem? Czego chcesz? Jest jakiś problem? Problemem są cudzoziemcy. Jesteś drugą obcą dzisiaj. Im szybciej znikniecie, tym lepiej dla Ziemi. Mniejsze ryzyko, że złe ziarno wzejdzie. A ja myślałam, że załagodzenie bólu waszej bogini Ziemi zmieni wasze nastawienie. Re i tak umiera. Tak jak my wszyscy. Tymczasem przychodzą obcy i zabierają resztki, które nam zostały. Na przykład ta łowczyni Kardża wcześniej, wystrojona niczym ptak, ciągnęła za sobą dziewczynę Utaru jak jakąś niewolnicę. Nazywała ją Drozdem. Pierwsze słyszę. To pewnie jakieś wyzwisko Kardża. Hej, łowczyni Kardża? Z Drozdem Utaru? Co, czy ja do siebie gadam? Tak. Widziałam, jak szły na południowy zachód, prosząc się o śmierć. Nie można tam zbierać kolcowoców. Za dużo maszyn. W sumie to biedna ta dziewczyna Utaru. Oby jej nasiona padły na żyzną glebę. Całkiem możliwe, że pomogłaś mi znaleźć starą przyjaciółkę. Dzięki. Nie dziękuj mi. Nie chcę tego. Prawda. Całkiem możliwe, że ją znam. Południowy zachód. Tam trzeba zacząć. Ciekawe, co? Dobra, przede wszystkim najpierw udam się właśnie... O! Do łowczyni Kardża. O, użyję do tego jak najbardziej szybkiej podróży. Po to między innymi odblokowałem sobie to ognisko. Dobra. Teraz z buta już można. Hop, hop. No, dawaj. Aloy. No, wskakuj mi. Dobra. No jest łowczyni Kardża z Utaru, tak jak mówiła. I mają towarzystwo.
O, i kascenka. Wow, nieźle dziabnęła maszynkę. Widziałaś, Milu? Musisz czekać, aż się odsłoni. No, ale kolejny. Dołączysz do łowów? Heh, jeszcze pytasz. We dwie, załatwimy to szybko. Czego ja używam? Elektryczne strzały? Ślak. Kurczę, jeszcze posyłki wzywa. Ten nagle. Dobra, którego to ja atakowałem? Tego z piorunami. Tego. W nogę, szlak. Celowałem w brzuch. O, jak pięknie dostał. O, tutaj to bicie. O, dobra, spłuczni już. Wow. Ty. Skoczelo jedna. Wciąż mogę dla ciebie, Eloy. Proszę, Eloy. Co ty mi tam dajesz? Robota. Wzajemnie. Chodź tutaj. Co ona mi tam rzucała? Ja w ferworze walki w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. A, jakieś pułapki. Chętnie ją sobie dezaktywuję. Za części. O, nie mam miejsca w plecaku. Wrzucam do schowka. O, jeszcze jakaś pułapeczka. Dawaj. Okej, okay, porozmawiajmy sobie z naszą dawną towarzyszką. Tylko się nie gap. Raruk Talana Cain Padish. Eloy na przekór Nora. Pogromczyni Czarnogona. Zbawczyni Południka. Milu to mój nowy drost. Dołączyła do loży tuż po bitwie pod Iglicą. Słyszała parę opowieści o naszych łowach. Odpoczywaj. Pamiętaj o nałożeniu ziół na te rany. Co przywiodło was aż tutaj? Maszyny na wschodzie są zbyt łagodne? Niezupełnie. Szukam kogoś. Łowcy Kardża, w moim wieku. Imieniem Amadis. Jakiś czas temu przybył tu sam, ale zaginął. Oh. Ten człowiek, którego szukasz, czy on też jest łowcą z loży? Obraziłby się na te sugestie. To długa historia, wiesz. To były szlachcic. Spotkaliśmy się w dziczy, ranili mnie podczas łowów. Opatrzył mnie. A potem pomógł z maszynami, które zagrażały pobliskiej wiosce. Po wszystkim... zostawił mnie. Mam wrażenie, że to nie wszystko. Kiedyś opowiem. Ha, Milu, to twój drost. Cokół może teraz sponsorować wiele osób? Wiele się zmieniło w loży łowców. Teraz przyjmujemy każdego, kto chce zostać łowcą, niezależnie od plemienia. Bez obaw. Ciebie lubię najbardziej. Mm-hmm. Rozwijasz znany porządek. Takie jest życie Raroga. A co do Milu, trenuję, żeby pomóc swojemu plemieniu. Nie mogłam odmówić. Kiedy się ostatnio widziałyśmy, ruszyłaś z Południka na łowy na nową groźną maszynę.
To było kilka chyżoszponów i łowcobójca. Wspomniałaś, że cię nosiło. Życie Raroga było takie nudne? Dopiero opuściłam miasto. Nie cierpię tych wszystkich biurokratycznych zarządzeń i niekończących się formalności. Ale czas w dziczy uświadomił mi, że loża nie może być wyłącznie wystawą trofeów. Nasi łowcy powinni być włóczniami broniącymi niewinnych, jak mój ojciec i brat. Brzmi jak wyzwanie. Ma rację. Nie wierzę, żeby członkowie loży byli tak otwarci. Spokojnie. Resztę wykopię za drzwi. I zrobię to, jak tylko znajdę Amadisa. Okej. Okay. Pomogę ci odnaleźć przyjaciela. Wiem, że masz swoje powody, by tutaj być. Ale doceniam pomoc. Co on tutaj robił? Stracił bliską osobę podczas krwawych łowów. Zmierzał na pole bitwy, żeby zapewnić jej pochówek. Właśnie szłyśmy tam z Milu. To niedaleko. Mogę tam dojść. Nie. Ruszaj do Kamiennego Echa. Czekaj tam i przemyśl dzisiejszą lekcję. Ale... Ból cię rozproszy i spowolni. Idź. Wszyscy łowcy muszą czasem odpocząć. Tak, Rarogu. To był zaszczyt. Na pewno poradzi sobie sama? No właśnie. Pewnie. To mój drost. Chodź. Pole bitwy jest tam. Okej. Okay. O, jeszcze cię zostawiłem. Więc to pole bitwy pochodzi z czasów krwawych łowów? Bitwa płonących kwiatów. Amadis był w armii Kardża, która parła na zachód. Jego dywizja zaatakowała Tenaktów, ale nie docenili sił przeciwnika. To była masakra. Nie sądziłam, że zaprzyjaźnisz się z uczestnikiem krwawych łowów. Nie martw się, był z tych dobrych. Próbował zatrzymać atak, ale było za późno. Od tamtej pory ciągle uciekał. Mogło mi się przytrafić coś złego? Nie martw się. Znajdziemy go. Obiecał, że wyśle mi wiadomość. Czekałam na nią, ale nigdy nie przyszła. Nie bądź taki podejrzni. Oto pole bitwy. To tutaj Tenaktowie wyrżnęli Kardża. Czas i pogoda zatarły większość śladów po bitwie. Miejsce. Pełno odcisków butów. Dość świeżych. Spójrzmy. Okej. Okay. Przyjrzyjmy się tym śladom. Ślady ciężkich butów. Może Oseramów. Zbyt wiele, by stwierdzić, czy był z nimi Amadis. Lepiej się rozejrzę. Może fokus pokaże mi więcej. Amadis miał być sam. Co tu robili Oseramowie? Dobra, znowu jakieś trzy miejsca. Broń Kardża. Broń Kardża. Ostrze zardzewiało. Musi pochodzić z dawnej bitwy. Pozostałości ogniska. Świeże. Ktokolwiek tu był, obozował przynajmniej przez noc. I ostatnie. Ślady lekkich butów. Nie Oseram. Kardże? Chyba zdołam pójść tym tropem z fokusem. Talana, chyba coś mam. Ślady prowadzące od pola bitwy. Prowadź. Na następną walkę. Okej, tędy. Nie rozumiem, czemu Amadis szedł wciąż na zachód. Może znajdziemy tu coś jeszcze? Ja tu zbyt wiele nie widzę. O, szybki zapis. Zawsze się przyda. Taro? O, co on tu mógł robić? Co chciałem? Może widział Amadisa. Zapytajmy. Skoro przychodzę obok, to
No, głupio byłoby nie skorzystać z tego ogniska, ale najpierw... Jakaś karawana was zostawiła. Choć jak jest pełna. Ale mam miejsce w sobie. Najpierw to ja zobaczę sobie te skrzynki, okej? Lel? Nie pogardzam, Cardo. Jestem tylko starym złomiarzem, złaknionym towarzystwa. Jestem Lel. Chyba się zgubiłyście. W zasadzie to kogoś szukamy. Łowcy Cardo. Podróżował raczej sam, ubrania miał pewnie znoszone. Tak, był tutaj. Węszył po starym polu bitwy. Chciał wiedzieć, co się stało. Miał szczęście. Stary Lel dobrze zna te opowieści. Armia Cardo ruszyła wprost na gotowych tenaktów. Większość spłonęła. Pozostałych pognali dalej na zachód. Obcy chciał wiedzieć, dokąd. Powiedziałem mu o miejscu zwanym Zgnilizną. Co to jest? Więzienie tenaktów. Albo cmentarzysko Cardo. Zależy, jak na to spojrzeć. A gdzie to jest? Daleko na zachód, na terytorium tenaktów. Ale to go nie zraziło. Na polu bitwy obozowała oseramska karawana. Podróżowali w tę samą stronę. Dołączył. Ruszyli na zachód, w stronę Grani. Dzięki, Lel. Musimy już iść. Życzę powodzenia. Chodźmy na zachód, w stronę Grani. Jeśli znajdziemy karawanę, to może ja Madisa. Prowadź. To w drogę. Zachowam trochę. Mówiłaś, że Amadis stracił kogoś bliskiego na jagody, na myślisz, że tenaktowie pojmali go i zabrali do Zgnilizny? Nie wiem. Wyszło. Może... Pamiętam tylko tyle z tej dziecięcej Granie jest przed nami. Chyba widzę tunel. Chyba to już było. Ale chodźmy dalej. Muszlokład. Jeszcze nas nie widzi. Oj, co? Co to jest? Co? Co to za cholerna maszyna? Muszlokop, trucizna, ogień, odporność na... Shit. No tutaj mnie wcześniej chyba nie było. Znowu zapis, szkoda by nie skorzystać. Jen, ale to potężna maszyna. A taki wielki żółw! Cholera, zauważył mnie! Nie mów mi, że się poddajesz! Co jest? Nie słyszałem, co one tam mówią. Ale chyba tak, ja tutaj faktycznie byłem. I tutaj myślałem, że będzie miejsce... A, zabij mu szlokłapa, serio? Dobra. Myślałem, że tutaj będzie miejsce... Hadesa. W którym Hades się znajdzie. Okej. Dobra. Co ja tutaj mogę mu odstrzelić? To jest chyba dużo rzeczy. Aj! Nie trafiłem tą strzałą, szlak. Co? Skurkowany się zakopał pod ziemię? Taki wielkolud? What the? Ale jo! No... Kurde, ruchliwy jak na takiego wielkoluda. Pułapka zadziałała. Przydało się jej wykorzystanie. Jaką amunicję mi dajesz? Zaraz się tutaj nabawię odmrożeń. Gdzie jest muszloko? No weź, please!
Pokaż się. Wiesz, czy ja tego chcę? Naprawdę? Pojdź. Chyba mnie przy... mroził, chciałem powiedzieć. Ale on mnie tutaj... przygiódł. Cholera. No. Co jest? Czemu nie mogę jej odrzucić? Dam głowę, że uderzę szybciej niż ty. Więcej amunicji na ciebie! A, szlak, brak amunicji. Miałem taką fajną pozycję. Dobra, to będzie chyba ostatni cios. Co? No nie! On trafił mnie w tym samym momencie. Ja dzielę. Pokonałem go czy nie? Nie! Szlak. No nie wierzę. Nie! To nie może się znowu tak skończyć. Co to jest? No! Uff! Cholera! Mogę to później wyjąć ze schowka. To prawie znowu skończyło się tak jak poprzednio. Wygląda na zawał. O masakra. Rozejrzyjmy się. Dobra, nie no. Ten stan gry trzeba koniecznie zapisać. O matulu, to była dopiero ciężka walka. No, ten muszlok łap naprawdę dał mi solidnie w kość, ale... zobaczmy. Co ja teraz tutaj muszę dalej zrobić? Chyba ktoś został tutaj przygnieciony. Wow. Talana, chyba coś znalazłam. W gruzach. Co to jest? Chyba ciało tego, którego Oseram. Szukasz. Może i... Oseram, okej. Co tam napisali? Należał do karawany, która tędy przeszła. Wiadomość się urywa. Zawał tunelu przerwał mu pisanie. O. Ale nic nie napisali o łowcy karcza. A przed nimi przecież przeszła jeszcze jedna karawana. Chyba poszli do wodopoju po drugiej stronie. Więc mógł przeżyć. Jest jakaś inna droga? Nie wiem. To dość strome góry. Jakoś sobie poradzę. Dziękuję, Aloy, że ze mną przyszłaś. Ale zabrałam ci dość czasu. Masz, weź to. Być może ci się przyda. Czekaj. Jak cię potem znaleźć, kiedy już przejdę przez te góry? Będę zaglądać do Milu w kamiennym echu. Jeśli znajdziesz przejście, powiedz jej. Dobrze. Powodzenia. Dzięki. Talana naprawdę martwi się o przyjaciela. Chciałabym coś zrobić, ale... nie ma przejścia przez góry. No niestety. No, ale za to dostałem bardzo dużo fajnych przedmiotów. Muszę wiedzieć... Wstrzymano, dopóki Talana nie znajdzie przejścia przez góry.
Okej. Muszlokłap. Są dwa rodzaje muszlokłapów? No kurde, już się z jednym męczyłem, ale... No, tak jak już... A, właśnie, to są te figurki z God of War. Okej, nawet są sygnowane głową Kratosa. No, patrzcie. To jest dopiero easter egg. Ale co ty dostałem? Jakiś jeszcze... Legendarny przedmiot, surowiec. Co to jest? Kiełkolto grzbieta. No, na pewno przyda mi się w tworzeniu jakichś przedmiotów. Aczkolwiek, moi drodzy, no, tak naprawdę plan na ten odcinek był zupełnie inny, a wyszło jak zawsze. Wplątałem się w jakieś zadanie poboczne, które zajęło mi cały czas ekranowy, moi drodzy. To było naprawdę bardzo ciężkie starcie z muszlokłapem, ale koniec końców rzuciłem bombę dymną, ukryłem się i zwiałem. No nie, tak to nie wyglądało. Koniec końców, po ciężkiej walce udało mi się go pokonać, aczkolwiek było bardzo blisko, aby nawet za drugim podejściem zginąć tuż po tym, jak ja go pokonałem. Ale, moi drodzy, jeżeli ten filmik wam się podobał, koniecznie zostawcie pod tym filmikiem łapeczkę w górę oraz subika z dzwoneczkiem oraz włączoną notyfikacją, aby YouTube powiadamiał was, że któryś z filmików, które obecnie wrzucam na kanał, właśnie się pojawił. A tymczasem jeszcze zachęcam też was do obejrzenia pozostałych serii Zagrajmy na moim kanale oraz przejrzenia poradników Warframe, jeżeli dopiero co zaczynacie grać w tę grę, zastanawiacie się nad tym, czy zacząć, ale ilość informacji oraz ogrom tej gry was przytłaczają, lub wróciliście po dłuższej przerwie i musicie zorientować się w tym, co w międzyczasie się zmieniło. Na pewno znajdziecie masę przydatnych informacji, a tymczasem wielkie dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!